Czynności przedstawione w tym filmie są niebezpieczne i wykonywanie ich może grozić poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Pod żadnym pozorem nie należy ich powtarzać. Siemano! Siemano! Witamy was po długiej przerwie spowodowanej kręceniem Warsaw Show! I wracamy na pełnej pi*** i obrotach. Pełnych obrotach. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie i przygotowaliśmy dla was zajebiste wyzwania. I zajebistego gościa. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników historii reality show z całego świata. Ale również miłości Gifles do Białego Dana. Piotr. Pedro Polak! Siema nobyczki. Siema nobyczki. Siema. Piotr Polak to znany w całej Polsce imprezowicz. Wystąpił w programie Warsaw Shore i Ex na plaży. Jego pasją jest piłka nożna, modeling i zamiłowanie do pięknych kobiet. Ostatnimi czasy strzela gole nie tylko na boisku, ale również na baletach. No Pedro, przygotowaliśmy dzisiaj ci wyzwanie. Wyjątkowe są, nie? No jeszcze żaden gość takiego fajnego nie miał. Chyba nie. Stosujesz się? No. Dlatego o tym wyzwaniu opowie tobie Witek z Animals Live. Cześć. Przygotowałem dla ciebie bardzo fajną kąpiel. To jest kąpiel z masażem przy pomocy zofobasów. Jeśli ci to coś mówi. Co to jest zofobas? Właśnie, poprosimy może W, to ci pokażę. W, zapraszamy cię. Proszę bardzo. Wow. Będziesz musiał pół minuty być z nimi. I one wszędzie mogą wchodzić. Wszędzie. Musisz zacisnąć obiekt. Bo wchodzą, tak? Tak. Jeśli byłbyś martwy, obrałyby cię do białej kości, jeśli byłbyś martwy. Weszłyby wszystkimi otworami i wyczyściły w ciągu kilku dni. Jeśli, ale żyjesz. Jeśli byłaby odpowiednia ilość, nie taka mała ilość. To jest 40 litrów około. No ale to ten, mogę w spodniach, nie? No tak właśnie chyba... Lepiej będzie w samych gaciach, a to na plasa w ogóle. No co ty, no weź... Nie no, chyba w gaciach będzie dobrze, co? A, jeszcze jedna rzecz. Pulsometr. No. O, ten na 100. Rekord ile? 153. Ja mam przy tym wodnie... 153 jest tego ten. No. Tego od pulsu. Dobra, wchodzę. Wiem. Co tutaj na jajkach też będą mnie spadać? No. Czekaj już. Czekaj. O ja. Teraz kiedy będziesz gotowy. Nie będę nigdy. Patrz jak wyglądają. Tak. No. Trzy. Niżej, bo na dół, na głowę mi polecą, nie? Dobra. Jedziemy. Stary. O fuck! Ej, Gryzu, trzymaj, trzymaj! Szczypią! Nie! Nie! 5! Ale poszedł ten co? Ile ma? 120 20 sekund. Jeszcze 10 sekund. Ile jeszcze? Jeszcze 5 sekund. Dobra. Jest, bum. Jest, poszło, ona. Dobra. Tam chyba byś musiał skapać, żeby spadło. Dobra. Dobra. Na plecach jeszcze u góry. Dobra. Mało się przyczynił. Nie ma. Okay. O kurde, kozak. 140 ten, 141. Ładnie. No i co Pedro, jak było? No przerażająco, ale dają radę. Jest okej. Okay. To była połowa zadania, teraz będziesz musiał to zjeść. Jak zaciśniesz odbyt, to nie ma zagrożenia. No zaciskałem, pamiętam. Dobrze, dałeś radę. No, zadanie zaliczone, tak. Źle gratuluję. Yeah. Dobra, Stevie. Mam dla ciebie wyzwanie, nie wiem, czy się domyślasz jakie? Domyślam się. A to dobrze, bo na pewno dzisiaj ciebie zapieczę dwa razy. Tu masz specjalistę, opowiedz nam, o co chodzi. Stary, musisz zjeść burgera w 15 minut, wytrzymać kolejne 20 minut bez przepijania, wtedy wygrywasz wyzwanie.
A elementem wyzwania jest burger ostry jak maczeta, w skład, z którego wchodzi pasta, którą robimy sami na miejscu. Z najostrzejszych papryk na świecie, między innymi Caroliny Reaper. Moc porównywalna z gazem pieprzowym używanym przez policję. Ilu dało radę? 8. A ile było? Koło 600. To powodzenia, stary. Powodzenia. I również. I co? Jak myślisz? Masz radę? Śledzujesz się? Tak. Z pewny siebie. No, zbyt pewny siebie jest, nie? No dobra. Czekamy. Zanim zaczniemy, musisz mi podpisać taki papier, jakbyś umarł, żeby mnie nie wsadzili. Konkretnie, ja, imię, nazwisko i czytelny podpis. A to były jakieś przypadki, że karetka przyjechała do ciebie? No był taki jeden przypadek nieprzyjemny. Na szczęście przeżył, chyba. Wjeżdżamy z burgerem wobec tego. To jest z kurczakiem, tak? To jest z kurczakiem. Wersja specjalnie dla ciebie, polecam mu rękawiczki. Mogę dotknąć? Stevie. No. No gościu! Będzie wykręcało. Po co ja to wziąłem? To co? Pasta! Ja jest kozakiem, stary, bo ja po tym jednym napalsku. O k***wa, stary. Białka do góry. Stifle. Jakby demony w ciebie wchodziły. Ja. A on mówił, że to będzie przyjemny ból. Oh fuck. Chcesz popić? Jezu! Najgorszy ból? Oh fuck! Możesz oddychać? Możesz oddychać? Możesz oddychać? Jest okej? Okay? Musisz napić? Muszę. Dobra, stop, stop, stop! Picie! Dajcie picie! Ja p***le, stary! O, stary! O k***a! Może się nie poddawaj, bardzo, wyzwanie rządzą. Nie, nie dochodzę, nie! Dajcie picie, picie, picie! To jest lepsze niż picie. O kurde! Jaki hardcore! Jak będziesz usłuchował więcej, to go wziął. O kurde! Ostro! Tylko tu nie szukaj. O stary. Dzwoni rządzą. Dzwoni rządzą. Ledwo, ale jest. O Jezu. Zapięcie obrotu? Tak. Dobra, daj mi ten. Dam ci większy po prostu. Czuję, że pobiliście chyba rekord w skali bólu Stiflera. Pobili? Pobiliło. 9,5. Wow. Jaki hardcore. Ale go wykręcały, był nawiedzony, nie? Oczy do góry. Jesteś bardziej pozamiatany niż po najgorszym melanżu. Nie radę. Aż mi było przykro na ciebie patrzeć. Nie, bo to tak wiesz. Ja lekko przetarłam tylko po języku i tak nie wiem, czy dalej. No. Masakra, najgorsze wyzwanie. Ja tak się cieszyłeś, że takie lajtowe. Że czekałem na to. Takie lajtowe. Nie, nie, no, ja ci się nie dziwię. Co, szefie? Mogę tylko o ciebie powiedzieć?
powiedzieć, że jesteś z Stevie bardzo dzielny, że dotrwałeś do połowy, tak jak tutaj koledzy byli świadkami, no. Po malutkiej części na czubek palca już można się sparzyć, no. Dałeś radę gdzieś połowę. A może on później się nie? Siedzi. Jutro wyjdzie, też będzie nieprzyjemne. Pali dwa razy, takie wyzwanie, nie? Takie wyzwanie, także przykro cię poinformować, ale mimo wszystko gratuluję jedzenia połowy naszego burgera. Dobrze. Dla mnie jesteś zwycięzcą. Jesteś mentalnym zwycięzcą. Dawaj to. No dobra, skoro jesteśmy przy krakowskich klimatach, to mam dla ciebie wyzwanie. Jakie? Takie typowo krakowskie. Czyli jakie? Czyli rycerski łomot. Yeah. I co? Czyli zaraz dostaniesz pierdol od gościa, którego siła ciosu jest porównywalna z siłą ciosu Mike'a Tysona. Ło, to powodzonka życie. No to wjeżdżaj. Prawdziwy rycerz! Zapraszam! Stary. Jak to jest męczące. Gratulacje. No cóż, pierwszy raz zawsze, bez pamięci mięśniowej, bez przyzwyczajenia zbroi, w stresie. To zupełnie inaczej. Jest to sport, który wymaga bardzo dużo cardio. Naprawdę? Bardzo dużo treningów. Ile waży ten sprzęt? Około 25 kg. Komplet może być troszeczkę cięższy, jeżeli jest oczywiście chłop większy, dwumetrowy chłop ma zapewne 30 kilka kilo. Mój sprzęt ma 26,5. A jak to jest niebezpieczne? Nie jest to raczej niebezpieczne. Mi się całe szczęście odpukać nie przydarzyła nigdy gdzie, jakaś poważna kontuzja. Widziałem ostatnio z przetrąconym nosem. Nos przetrącony to tam drobiazg. Natomiast żadnego poważnego złamania. Nie miałem jeden palec w życiu, miałem złamany. Także głównie siniaki. Właśnie będę miał, czuję tutaj z dwa. Będą, nie? To da. Dzięki wielkie. Gratulacje. Udało ci się. No w ogóle dałeś radę. No gratki. No. Kozak. Dobrze, dobrze. Zajebiście. Naprawdę w ogóle jestem zadowolony z wyzwań, bo widzę, że naprawdę wysililiście się i dla mnie, i wy między sobą. Także dajecie radę, chłopaki, naprawdę wyzwani rządzą. Yeah. A my zapraszamy was na Snapa i Insta. Piotr Polak NTV. Yeah. Powiedz tak, dajcie im suba. Dajcie im suba! Wyzwani rządzą! Yeah! No pokaż. Co? No to jest siniak. Wow! Ale ci przyłożył. No. Nie, aż pod sam ruch.